Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. No i cóż, dalej rozwijamy nasze miasteczko, wioskę. W sumie 4000 mieszkańców, to jeszcze jest malutkie. Ale tak, w poprzednim odcinku awansował nam też rezerwat. Możemy pole namiotowe takie większe postawić z gry. Z nam gra oferuje, więc to zrobimy tutaj za 3000. Pewno postawimy taras widokowy, który myślę raczej mi zbyt wiele nie da. Ale postawimy, będą mogli sobie podglądać tych ludzi. I jedyne co też miałem zrobić, czego nie było wcześniej, to jest dla seniorów centrum. Żeby było już mamy dla seniorów. Jak wygląda sytuacja ze strażą? No straż jest troszkę gorzej. Szpital też mamy gorzej, już mamy jeden w sumie szpital. Więc się przydało postawić też drugi szpital w przyszłości tutaj. Myślę, hop. Co do straży pożarnej, że też mamy jej dosyć mało. Myślę, że postawimy straż tutaj i policję, bo policja mamy też tylko jedną. To policję myślę, że damy też obok szpitala, może tutaj, o, w tym miejscu policję i troszeczkę teraz nam przez to kasa spadnie, ale powinno być lepiej. No ta strefa ma problemy mieszkalne, problem egzystencjalny i ciągle mają jakieś bólu dupcenia o to, że za mało tego. No ale dobra. Plantacja nam się ładnie tutaj rozwija, jest mała jak na razie, ta sołacz. Mamy to w tworzonej jednostki zasobów. Produkujemy te plony jak na razie tylko. Wioska górska tutaj się nam rozwija. Ładnie, ładne widoki na górę stąd są. Ja tu mam taką spokojna wioseczka, taka drewniana, ale stąd miasta nie widać jeszcze. To jest tak za górami. No i mamy ruinę, wiadomo. Ruiny to będą powstawać. Taka prawda. Bo oni potrzebują wykształconych mieszkańców, nie? A ja nie mogę na dzień więcej zagwarantować, bo po prostu nie mam takiej możliwości. Tak naprawdę czasami nie rozumiem tych mieszkańców, nie? Żądania mają, a... Nie mogą ich spełnić sobie. Czyli nie jestem w stanie ich spełnić. No dobra. Wracając do tego, na pewno chcę dalej rozwinąć, dać im tu baraki. Gdzieś tutaj myślałem. Albo tu. No nie, tutaj damy te baraki i możemy postawić sobie. Tak na razie nie możemy. Mamy tutaj oborę, mamy tutaj młyn. Nawet ten młyn najbardziej chciał zbierać hajs, bo chciałbym mieć młyn tutaj. Ale tak, mamy baraki dla pracowników. Droga tutaj myślę, że powstanie taka, o, hop. Żeby nie było. I damy też chyba jedno nowe pole, żeby to się ogarnęło. No tak, i nie chcemy szklarni. Chcemy wszystko w pszenicę. Być tylko pszenicą na naszych farmach tutaj powstawać. I mamy cały czas duże zapotrzebowanie na strefę komercyjną, no dosyć duże, więc tutaj myślę postawimy im kolejne, niech mają w tej mieścinie naszej górskiej. Ale tutaj damy takie domy tutaj, żeby nie było. Ta wioska nam się tutaj rozwija, tak ładnie, powoli, jakoś tak będzie rozwijać, no w sumie, żeby nie było. Gdzie mamy parkingi? Gdzie tu mam? Tu mamy te boiska. Tutaj poszukamy tych parkingów teraz. No zapomniałem gdzie one są, taka prawda. Albo to jest w inne parki, tak. 3000 kosztuje aż. No taki damy tutaj. I mały parking. Żeby nie było, coś w tej mieścinie musi być parkingowego, nie? Wow, Ekomart powstał nam tutaj. Ciekawie. Naprawdę, to tak ładnie tu wygląda, tak spokojnie tu jest. Tu tak mieszkają. Pewno potem chciałbym tutaj zrobić jakąś taką kolejkę, może. Przez te góry. Nie wiem, o. Brawo ja. Wody nie było. No ci tu mają oczywiście problemy dalej z tymi wykształconymi. Nas to zbytnio nie interesuje. Postawimy sobie tutaj za to
ścieżkę. Dla tych seniorów, którzy tutaj będą chodzić, będzie taka ścieżynka tutaj. Myślę, że też ścieżynkę damy tu, żeby też mieli tutaj do chodzenia sobie. No i będziemy powoli, myślę, te drogi upgrade'ować w betonowe. W tym, myślę, że zaczniemy od z parku wyścigi na początek. Żeby nie było tutaj. Na początek od tego zaczniemy. No z prądem nadal mamy spokój, bo to tyle nam produkuje, że... Ho, ho, ho. Też nawet tu mamy wiatraki, nie? Mamy jeszcze jakieś jeziorka, które pewnie tu kiedyś były. W roztopach. Ale no. Ładnie to tutaj wygląda. Przynajmniej mówię, nie musimy się tym przejmować jakoś za bardzo. Dzięki temu. Dzięki tej mapie. No a te... Hop, hop. Bo będziecie mi ciągle narzekać, że... Nie mamy pracowników wykształconych. Zrób coś z tym. No nic z tym nie zrobię. Mamy 200 mieszkańców jeżdżących autobusami na ten moment. Całkiem znośnie, jak wygląda postęp. Na następnym poziomie rzuciłem miasteczko 4600, mamy kolejne T. Ok. I mamy właśnie te lepsze dróżki z krzaczkami, które właśnie czekam. To jest główny powód. Ja na to czekam. Tutaj mają ładnie podglądać tych ludzi, nie? Mamy takie ładne pole namiotowe w lasku. Naprawdę ten nasz rezerwat przyrody tutaj ładnie wygląda, powiem szczerze. Jest ładny. O tak powiem. Ale dobra. To zrobimy jeszcze takie buty. Troszeczkę powiększmy tutaj, myślę, tą dzielnicę. Co tutaj mamy? O! I hop. I tutaj też nam coś wybuduje nowego. Na pewno tutaj potem się połączę z autostradą gdzieś. Albo tu wezmę, nie wiem. Jakieś nowe połączenie autostradowe by było. Może tutaj. Byłoby chyba najbardziej opłacalne. Albo tu. Chociaż nie no, tutaj. Tutaj też by było opłacalne takie nowe. Tutaj zjazd. O, i tutaj. Jakby to kupimy, zrobić centrum miasta. Takie główne. Nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj to przyspieszymy do dwóch. Nie było i jak wygląda z parkiem. Mamy czyli odwiedzających, bo rozrywkę mamy już. Przepisy, prawa zwierząt, kampania, reklamowa, park główny. Na razie to mogę zrobić jako park główny, bo nic nam tutaj to nam nie daje więcej. Na razie to jest główny park. Mamy ogólnie mało parków, mamy takich zwykłych, no ale też nie mamy jakoś strasznie dużo kasy, też nie mamy, by te parki tak stawiać jak wariat. Niestety. I parków też to jest problem. Nie ma jakoś zbyt dużo w tej grze. Takich ładnych. Mamy jakiś mały plac zabaw. Myślę, chociaż możemy tu postawić im. O, w tym miejscu. Taki mały plac zabaw tutaj postawimy. Żeby też coś było, nie? Jednak. Tutaj im dałem tą strefę, nie? Oni się tutaj na mnie budują nadal. A ja im dałem taką ładną strefę tu. Do zabudowania. Może, że to jest tak daleko ta wioska, no to oni tutaj nie chcą budować. Uuu, mamy tutaj troszeczkę duży ruch już. Widzę. Co się tu robi? Co mi się nie podoba? Jedynie co, no to na pewno będzie ulepszanie drogi. Na dojeździe do wioski. Hop. Rozbudowaliśmy to i myślę, że tutaj zrobimy po prostu to samo, żeby mieli szerszą tą drogę. No jakby się tu przydał jakiś zjazd dodatkowy, no tylko że tutaj to idzie, w tą stronę z tej autostrady. Mamy drogę krajową, no może moglibyśmy to tutaj zrobić, taki jeszcze jeden zjazd.
żeby był. Nie wiem, czy to wyjdzie. Okej. Właśnie to, tego nie chciałem tak, bo to mi się nie podoba. Żeby to tak... Bo nam się takie dziwne to robi. Linię pozniczą, że włączymy. Może wszystko włączymy. Miejsce jest już zajęte. No jak zajęte? Gro, no to jest problem jedynie Citiesów, że... Nie można jakoś tego zbytnio robić, bo gra twierdzi, że tak nie może być. No dobra. Mamy jakieś problemy? No nie. A, wiem jakie problemy mamy. Problemy z prądem. Hop. Przez chwilę. Co do wyjazdu, myślę, że by się tu dało wyjazd zrobić. Taki... No tak, za niskie to jest. Pobawimy się. O, super. Tutaj się to udało zrobić. I teraz mamy takie buty, że tutaj to jest za duży odstęp, nie podoba mi się to takie. Okej. Okay. Nie może tak być. No to... Czemu? No nie chcę tak tu zrobić tego. O! Okej. Okay. I no tutaj gdzieś to było, takie niebieskie na chwilę. Gdzieś to było tutaj bliziutko, zaraz. Gdzieś było przed chwilą to. No dobra. Będzie takie coś. Tu mamy światła. No nie. A może to trochę nam odciąży tą drogę. Nie wiem, zobaczymy. Znowu mamy problem śmieciowy. Znowu. A ci tutaj nadal się nam nie budują. Daje mi tyle tu stref zielonych na budynki. A oni tam mówią, nie, nie, o teraz się nagle budują. Teraz nagle idzie, nie, dobra, teraz się zbudujemy. Teraz nam dałeś. Teraz możemy się tu wybudować, nie? No to jest taka hipokryzja trochę tej gry. I tych mieszkańców, ale dobra. Mniejsza z tym. No i jak powiedziałem, no trzeba będzie...
powoli robić tutaj przebudowę tego. Naszego cudnego dojazdu do naszej wiochy, żeby tutaj ładnie mogli wjechać na taką szeroką drogę, po prostu. I też i tutaj trzeba to zrobić tak ładnie. Główna droga musi być ładna, szeroka. Hop. I tutaj jeszcze też zrobimy to tutaj, taką tą szerszą, już powoli będziemy robić, a tą myślę, że będziemy po prostu robić o tak, powoli, będzie się nam to rozwijać. Przepraszam za niszczenie domów, drodzy mieszkańcy. Nie chciałem, przepraszam. Ale no trzeba miasto rozwijać, taka prawda. Miasto musi się rozwijać, wszyscy o tym wiedzą. Bez tego nie ma miasta, no. Jak jest, będziemy mieli takie drogi żwirowe wszędzie, no to trochę do dupy. Drodzy mieszkańcy, oni to wiedzą, że musimy... Ach. I mamy problem w postaci tego szpitala. Aha. Czemu nie mogę tej drogi ulepszyć? Wytłumaczcie mi to. Ja ją tutaj chciałem. Ona tutaj ładnie prowadziła. Dobra, usuniemy tą ścieżkę tymczasowo. I ja chcę ją tutaj dać. No, a tak nie mogę, bo tu tak się robi tak brzydko, krzywo. No dobra. Widzę, że gra naprawdę... Nie pozwala mi zrobić tego, czego ja chcę. Ale przywykłem do tego. Musieliśmy zrobić tak, rozwiązać ten problem w naszym mieście. Taki dziwny zakręt zrobić. Ale jakoś to tam wyszło. Jak wygląda sytuacja tutaj? Bo teraz się pobudowali, nie? Ja stwierdzili, nie, no dobra, już się wybudujemy tu. Teraz to możemy się tu budować. Stwierdzili. Czy mamy już? Nie ma, mamy tylko tramwaj, nie mamy jeszcze tych kolejek górskich. Kolej linowa. Niestety nie mamy. Mamy 4,5 tysiąca mieszkańców. No, mamy znowu zapotrzebowanie na fabryki. Czy oni muszą tak chcieć te fabryki? Naprawdę, ja nie chcę fabryk tyle mieć tutaj. Ale tu mam postawię. I tyle. Widzę, że z tego korzystają część już. Jeszcze idzie od tej strony. To jest tylko taki szybki wjazd, wyjazd, nie? Żeby troszeczkę odkorkować tutaj to wszystko. Mamy wyruchliwe miasteczko. Widzisz, ja tu sobie trolejbus i właśnie leśne ładne dróżki, które chciałem. Zapomniałem o tym, nie? Miałem tego nie robić, a mądry Barson to robił. I zamiast zrobić to dopiero teraz, te ulepszenia, to ja to robiłem, no, później. Znaczy, za szybko to zacząłem robić. Ale sobie poradzimy, spokojnie. No, no nie, no nie gadaj, że kolejna droga, której nie mogę rozbudować. Bo mamy tutaj fragment tego. I zbyt mała odległość. Nie no, ja to uwielbiam w tej grze.
Teraz mogę ulepszyć to, widzicie. Więc nie chciałem tej drogi łączyć, bo to będzie no, źle usytuowane w tym miejscu. To będzie. Tak to by było. By to nam robiło po prostu blokadę ruchu, bo by było więcej skrzyżowań w jednym miejscu tak blisko. I by to nie działało za dobrze. Mamy przestępcę, uwaga. Wysoki poziom przestępczości. Niedobrze. Ale tak. Szkoła podstawowa jest dobrze. Szkoła średnia też jest, mamy miejsce. Jasne ludzie. Woda też jest ok. Czyli mamy bardzo małe fabryki, nie? Na wjeździe. Takie malutkie fabryczki. I myślę, że skorzystamy po raz pierwszy z RICO. I postawimy BP sobie tutaj. Myślę, że gdzieś tutaj postawimy te BP. Nie było. Wykształconych pracowników na stację benzynową. Wykształconych pracowników potrzebujemy. Trochę dziwne, ale okej. Nie wnikam w to, co oni tam potrzebują. Ale dobra. Niech będzie takie coś. Tutaj im zrobimy. Mamy jakiegoś dobrze wykształconego pracownika tutaj. W tej naszej wiosce Brynowie. Ale okej. Niech będzie. Zanieczyszczenie nam rośnie z tego, z tej oczyszczalni wody najgorsze. Myślałem też, żeby zrobić to gdzieś do ryb. Takie te, żeby mieli. No, na razie tych wielkich nie możemy, bo to mamy dopiero na 7000 mieszkańców. Kolejnej strefy nie mogę, no bo będziemy pewnie tutaj to gdzieś rozwijać. Myślę, to kupimy wtedy tą strefę tutaj, by robić takie duże już miasto. I tu by był kolejny zjazd autostrady potrzebny, albo tu. No. Ciężkie dylematy mamy w tej naszej mieścinie. Mamy dokładnie dynamiczną pogodę, no i FPS-y spadają, jak zbliżam tak głupio. No dobra. Wygląda sytuacja na BP. Mamy dobrze wykształconych pracowników. Bardzo dobrze. Dobrze wykształconych, tak. To będzie. Mamy jakieś beefcakes. Bo ten silos to mogli sobie trochę podarować, bo trochę brzydko tu wygląda. Te są takie ładne, malutkie. Tak to kurde zbudowali taki wielki moloch. I zadowoleni, nie? No i dobra. O! Coś tu się nam podtapiało przez chwilę, był ten komunikat. Pociągów jeszcze nie mamy? Nie, nie mamy pociągów. Mamy taksówki, wszystko. Mamy mały dworzec autobusowy, mamy dworzec autobusowy taki. Autobusy 210 na tydzień, troszeczkę mało. W sumie by się... Nie no, ale mamy te linie. Zrobione. Moim zdaniem, wystarczająco. No tylko po prostu nie chcą jeździć. Zbędnie, no i mamy te cholerne zapotrzebowanie na... strefę przemysłową, tu mamy śmieci jeszcze potrzebne w górskiej wiosce naszej. No już nie. Bo nie mamy żadnego tego, mamy płynący kolektor śmieci, mamy tutaj stacja przeładunkowa odpadów i zakład przetwarzania. No tego nie zrobimy, bo nie mamy mieszkańców tylu. Ale jak wygląda to unikalne fabryki, piekarnia, no nie chcemy tak jak na razie. Mamy tutaj płac składowy. No to brzydko wygląda, ale ja powiedziałem, że chciałem ten młyn zbudować. Mamy kolejny silos, mamy mała stodoła. W sumie? Tylko to jest głośno. No czemu to wszystkie budynki wytwarzają hałas? To mnie naprawdę ciekawi. Już rozumiem, że fabryka wytwarza, którą chciałem postawić już ciągle od dłuższego czasu. To czemu to tak wymagało tego, to ja nie wiem. Ale dobrze, no też nieruchomy całkiem ok.
Zobaczę. Gdzie mamy czerwone? No, tutaj mamy, no nie mamy u nas. To bardziej poza, na autostradach jest. Korek nie dotyczy. Mamy bardzo dobre natężenie ruchu w tym momencie. Dobrze, doradco, wypierniczaj. Dokładnie tutaj się zrobił apteka taka wielka. Można, można. I tak. A w sumie tylko mamy dwie oczyszczalnie. Tego tak, te wodociągi. Ścieki tak gorzej szły. Ale zanieczyszczenia to robi gigantyczne. Tyle powiem. Miesięcy zarabiamy. Myślę, że dalej tu. Dotąd damy im to. Niech się pobudują tutaj. Myślę dalej. Jak ta wioseczka, jak to wygląda dzielnica Brynów? Ona ma populację 800 mieszkańców. Więc też jest ok. Nawet turystów mamy. Bałuty nie mieszka, bo to jest przemysłowa. Sołacz. Informacje, no też nie pokazuje, bo to jest jeden domek tutaj. Skwer Wilda, 500 mieszkańców. Park Wyścigi, 1700 mieszkańców. Skwer Groszowicy, 900 mieszkańców, prawie 1000. Dzielnica Jeziorna, 760. Taka najmniejsza w sumie dzielnica teraz. Ten Brynów jest już większy. Ta dzielnica Jeziorna jest taka malutka. No kto by pomyślał, nie? Że ta będzie taką gorszą dzielnicą. Taką mniej zadbaną przeze mnie. Ogarniętą przeze mnie, ale mamy dużą szkołę średnią, tylko że to mi dużo nie da. Taka prawda. I ja to wiem dobrze. Bo nie potrzebuję tego tyle teraz. Ja tutaj to zapełnimy o tak. Co do tego, myślę, że tutaj zrobimy to. Taki kolejną strefę im damy, handlową. Żeby mieli, no troszeczkę ruch mamy spory do tej plantacji się nam robi. No i też co mi się nie podoba, to to ile zapotrzebowanie jest na przemysł u nas. No ten dom taki ten dupny też mi się nie podoba, ale no trudno się mówi. No nie pasuje tutaj do krajobrazu tego. Bo to jest z tego szaletu, nie? Z tego moda na wygląd. Czy no tutaj ta farma, no tak średnio nawet trochę. No te nie są jakieś bogate, no prawda jest taka, że tu powinienem to robić. Nawet tutaj jest bardziej żyzny teren niż tam, gdzie ja to robię obecnie. Nawet tu. Ale dobra. Budowali nam się następni z najważniejsze mieszkańcy. Ale tak. Czy to będę mógł zrobić? Mogę. O, jak cudnie. Jak cudnie. To tego chciałem naprawdę. Tutaj obok tego cmentarza będziecie tutaj mieszkać. Sobie. I dzięki temu nam się troszeczkę to powiększy. Co do tramwaji, na razie tramwaji nie będą powstawać nowe. Że nie będziemy w ogóle robić nowych przystanków autobusowych, się wydaje. Co do tego, jak to tu zrobię, to mi troszeczkę ucierpi? No nie. Tu mi dom. Tu mi parę domów ukradnie. Na tych ukosach, co ja robię. Ale dobra, przeżyjemy to. Się to ładnie tu rozwija. Tylko szczerze bym te drzewa zamienił, bo one mi się tak średnio podobają. Mamy szpital. Tylko on jest duży. Mamy Centrum Medycyny Plastycznej. Możemy tu to postawić. O, takie wielkie, dupne centrum. Nie no, bez przesady. Będziemy tego tu stawiać jak na razie. Tylko jak powiedziałem, ja bym zmienił te drzewa sobie. Jak to wygląda? O, i to są ładne drzewa, naprawdę. Te są ładne.
są fajne, wysokie. I to naprawdę wtedy ładnie wygląda, nie takie pipidówy malutkie. O. Teraz widać, że jesteśmy w bardzo ładnym, ekologicznym miasteczku, które się tu próbuje rozwijać. Ale myślę, że zrobimy nowy przystanek. Jeśli trzeba zrobić taką zajezdnię. Ja mam tutaj mały dworzec autobusowy. Gdzieś tutaj by zrobić, bo tu mamy te tory. Torów na razie nie mamy. Jak mówiłem. Okej. Zrobimy takie buty. Hop, jakiś zakręt. I tutaj takie coś. I tutaj no bym chciał potem zrobić tą zajezdnię gdzieś tutaj. Przy tych torach po prostu. Żeby było bliżej do nich. Mamy pożar. Pożar. I tutaj... Mi kosztuje 45 tysięcy, trochę dużo. To 65 tysięcy! Ja pierniczę. Mega dużo mi to by kosztowało. Ale dobra. Tutaj to damy. I hop, hop. Hop, 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 hop. Ja się tutaj to wybuduję. Już tam mamy prąd połączony. I co do przystanków. Utworzymy tutaj nową linię. Która będzie iść tu. Ten pójdzie tu, żeby nie było. Jej celem będzie dojście, myślę, do tej tutaj dzielnicy. Pod cmentarz ona będzie iść. Hop. I tutaj będzie zawrót. Hop, tutaj ładnie tu zamykamy. Tutaj tak zrobimy, żeby nie było. Ona tutaj będzie też. I tutaj tą linię zakończymy i przegląd linii. Ona będzie taka, o, fioletowa. I autobusy też, żeby były większe, to przegubowe damy, żeby nie było. Przegubowe są największe i tyle. I tyle po prostu. I ładnie to tu wygląda już, taka dzielnica nam powstaje. Tylko szczerze, mi się to tu nie podoba. O. To tyle takiej, taka dziura tu powstała. To by było idealne miejsce tutaj na jakiś park. O. By tutaj go postawić, zrobić ścieżkę, zalesić to. Dokładnie. Te tereny, tak ładnie zalesić, tutaj będzie trzeba. Żeby dziadki z tego tutaj budynku. Seniorzy mogli sobie to jakoś chodzić na spokojnie. Mogli nawet sobie pójść do sklepu tutaj. Mogą pójść. I wszystko pięknie. Tutaj wygląda sytuacja też ładnie. I szczerze nawet mógłbym tutaj zrobić jakąś ten przystanek mały czy coś. Żeby nie było. Ile to kosztuje? No to jest za... Jezu, to jest takie duże. To jest takie małe, ale tutaj tego nie jest, bo to jest hałas. Będę chciał tutaj tylko przystanek zrobić. Żeby oni tu mogli... No tutaj my się dojechać. Do miasta, no to może... Będzie...
tu iść. Taki jeden przystanek tutaj. Tutaj obracać. Tutaj jechać tu. Tym jechać tu. I tutaj tą linię kończymy. Czyli ona będzie taka niebieska, żeby też jakoś ładnie wyglądała, ona będzie taka mniejsza. Jedyne co mi się nie podoba, że nam spada liczba tych mieszkańców podróżujących. Ale no, może się to ogarnie w przyszłości. By jakoś to lepiej wyglądało. No tutaj prąd mamy ładnie, tym mąkę robimy, wszystko ładnie, tutaj też to nam powstaje. Jeszcze domy rozwijam. O, patrzcie, no i mamy ruinę. Kto by się spodziewał, że tu ruina powstanie? No nikt się nie spodziewał, że powstanie ruina. Hasem my coraz więcej, też nam się to ładnie rozwija. Do zmiany jest tutaj ten most, myślę, ten jest ok, jest ładnie wygląda. Główny wjazdowy most do miasta. Skwer, Groszowice jakoś się rozwija, dzielnica Jeziorna też się rozwija. Będziemy ją dalej, myślę, rozwijać. Na razie takimi zwykłymi drogami, myślę. Będziemy to ładnie tak rozwijać, żeby nie było. Dałoby się tutaj, myślę, wcisnąć nawet jakiś taki zjazd z tej autostrady. A tutaj patrzcie, o, tak ładnie połączymy tutaj sobie to. Teraz możemy to połączyć, o tak. I tutaj co tu było, moglibyśmy tutaj zrobić kolejny park. Ale myślę, że tu sensu na kolejny park po prostu nie ma. I po prostu zrobimy zwykłą taką dzielnicę. Żeby mieli, o proszę bardzo, to wygląda takie zaczątki kolejnej dzielnicy tutaj powstają. Oczywiście tutaj walniemy, myślę, o ścieżkach gdzieś, żeby mieszkańcy mogli sobie ładnie tu przejść. Hop, o tutaj taka, no nie jest cudna, ale do przeżycia. Tutaj taka ścieżynka. Tu mogę sobie już włączyć. Nie mogę, no, oczywiście. Okej. Takie buty zrobimy. O, tutaj taką. Nawet jako tako to zaczyna wyglądać. Tutaj mamy jakieś, znowu policję. Ale dobrze. Dzielnice są tutaj zaznaczone. O, tutaj nie są dzielnice. Znaczy, no ja w tym miejscu podziękuję za uwagę. Jeśli film wam się spodobał, strzałkę w górę, komentarz, suba nam się tutaj wszystko ładnie rozwija. Górska wioska też nam się rozwija, autobusy też jakoś tutaj działają. To też jest ok. Tej naszej górskiej wiosny. No, patrzcie tam mieszkańców, czekający na autobus. No dobrze. To było na tyle. Do zobaczenia. Na razie.